Help Wanted to początek nowej historii FNAF-a. Jest to swego typu soft reboot, czyli te osobne części wciąż są kanoniczne wobec siebie nawzajem, ale historia zaczyna się tak jakby od zera. Dawni bohaterzy zniknęli, wszyscy odlecieli w FFP-ie, UCN-ie, poza Williamem, a teraz rozwija się z tego punktu coś nowego. Długo się zastanawiałem, jakby ten nowy wątek nazwać. Od Glitchtrapa, od ludzi Glitchtrapa, ale obecnie najwięcej sensu ma nazwa Fazbear Entertainment tworzy nowe produkty i niszy sąsiednie przedsiębiorstwa Story Arc. Glitchtrap dzwoni, kręcą się tam gdzieś z boku, ale raczej widać, że sama baza całej historii to Fazbear Entertainment i ich dziwne nowe produkty. Gra VR w Help Wanted, system wysyłania animatroników w Special Delivery. W nadchodzącej grze będziemy mieli ogromną placówkę, jakaś galeria handlowa. Pizzeria jest tylko jedną z restauracji tam gdzieś z boku. Wygląda to na taki mały Disneyland, wszystko stylizowane na Freddy's, nowy zestaw animatroników itd. No w skrócie można ten wątek nazwać nowe szaleństwa Fazbear Entertainment, bo dokład tego cała historia się kręci, a Glitchtrap szaleje gdzieś tam z boku koło tej nowej wersji korporacji. No i ostatnio próbuję wchodzić trochę w myśli Scotta. Wydaje mi się, że mniej więcej ogarniam koncepcję, z jaką cała ta nowa historia jest pisana. Obecnie nowe gry są pełne absurdów, memów, nawiązań. Duża część fabuły jest pisana wyłącznie po to, żeby gameplay działał, bo naprawdę endoszkielety chodzące sobie po mieście i atakujące nas to najbardziej absurdalny setup, jaki się kiedykolwiek pojawił we FNAF-ie, a i tak było sporo memów wcześniej. Po zamkniętej historii czterech gier i próbie wprowadzenia tego poważnego nowego wątku w Sister Location i FFP-ie, wydaje mi się, że sam Scott zmęczył się fabułą, doszedł do wniosku, że tego potrzebuje community. Czegoś luźniejszego, zabawowego. Fabuła wciąż ma swój poważny wątek, jest Glitchtrap, jest Vanny w masce, ale Vanny też jest trochę przekolorowana w emailach SD. Scott stwierdził w 2018, że chciał zakończyć historię zanim odda markę innym firmom, żeby to oni robili potem gry. No i skończył tę historię w FFP-ie, powiedział to specyficznie w jednym z newsów. O UCN można się zastanawiać, ale na dłuższą metę nie ma znaczenia, czy jest kanoniczny, czy nie. Ja uznaję go za kanoniczny, za mały bonus, no i pamiętajmy też, że oryginalnie miał być update'em do FFPS-a, więc miała to być aktualizacja do tej gry, która kończyła fabułę. Ale tak czy tak, wszystko aż do tego momentu było jedną zamkniętą historią, którą Scott chciał zakończyć samemu. I zakończył. Zaczynając od Help Wanted mamy nową fabułę, pełną absurdów, memów, jak już mówiłem. I to jest też moja odpowiedź na pytanie, czy Fazbear Entertainment nie zostało zamknięte w FPS-ie. Odpowiedź brzmi tak. W oryginalnej, poważnej fabule zamknęli się na dobre, nie ma ich więcej. W meme rozwinięciu od Help Wanted do przodu wciąż się zamknęli, ale szybko otworzyli się na nowo. No i normalnie nie powinno się takich rzeczy robić, bo teraz wszystko do czego prowadził FFPS nie ma żadnego znaczenia, ale akurat tu jest wyjątek, bo jak mówię, rozwinięcie historii jest mniej poważne, mniej ważne w ogóle. Dosłownie możesz uznać, że fabuła kończy się na FFP-ie i zignorować resztę. Nie jest to jakiś poważny, niezbędny fragment fabuły. Nowy wątek jest bonusem. Wszyscy odżywają tylko po to, żeby było zabawnie, można sobie spokojnie uznać to za osobny kanon. Tak samo jak pierwsze 4 gry to osobny kanon do pierwszych 6 gier i tak dalej, jak już często to mówię na odcinkach. Dlatego też wciąż będziemy dostawać poważne wątki, ale powinniśmy nastawiać się na lekkie, niepoważne wątki, niepoważne setupy, cały pomysł na grę jest często niepoważny. Dzięki temu nie będzie tu jakichś komplikacji, jakichś zawodu z naszej strony. Bo ludzie na przykład dyskutują na temat game deva, którego zatrudniło Fazbear Entertainment, ale uważam, że niepotrzebnie. Scott powiedział, że stworzył tą postać tylko dlatego, żeby wyjaśnić ten abstrakcyjny setup pod gameplay, ale ludzie się wciąż ciągną do tego, że no nie powiedział, że nie ma to znaczenia fabularnego, wciąż może mieć. Dlatego mówię, że naprawdę nie jest to warte zachodu, to nic nie znaczy. Celem jest to, żeby fabuła była absurdalna i memowa, żebyś mógł zastanawiać się, czy w ogóle poprzednie gry rzeczywiście się wydarzyły, ale nie ma tego na celu, żeby rzucać, żeby zmieniać wszystko, co działo się w przeszłości. Głównym celem tego wątku jest właśnie oderwać się od starej historii, a nie ją zmieniać. Tak ja to widzę i taka jest moja pełna interpretacja naszego nowego wątku. Fazbear Entertainment tworzy nowe produkty i niszczy sąsiednie przedsiębiorstwa Story Arc. Dla powtórzenia, uważam, że Scott sam zmęczył się starą fabułą, chciał czegoś lepszego i w tym momencie bawi się w takie absurdalne pomysły. Fabuła istnieje tylko dla wyjaśnienia gameplayu.
Wciąż jest to kanoniczna historia, ale jest mocno oderwana od oryginału, żeby każdy z nas mógł zinterpretować to w taki sposób, w jaki nam się podoba. Jeżeli nie lubisz meme fabuły, to skup się na pierwszych 6 grach. Rób co ci się bardziej podoba. Tak to wygląda w tym momencie. I bardzo jestem ciekawy waszych opinii. Czy wam to przeszkadza, czy wam to nie przeszkadza, czy macie jakieś inne własne przemyślenia na temat tych nowszych gier? Zapraszam do zostawienia komentarza, a ja spróbuję odpowiedzieć na wszystko, gdzie mi pytanie na to pozwoli przynajmniej.